Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Far Cry 3. Standardowo na początku odcinka przypominam o aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze, dotacje. A ja tak, jestem przy wieży, wiecie, no kolejny odcinek z oczyszczania, że tak powiem, mapy. I zastanawiam się, czy oni się będą do mnie jakoś burzyli, czy nie. Jest ich tu trzech. Hej. Czterech. No siema, ja tu przyszedłem przeszukać ten pojemnik i zrobić ci coś takiego. No było ich tu czterech, już jest trzech, także jest fajnie. No spoko. Tylko wiecie, ja się zastanawiam, czy oni się nie będą burzyć, że ja sobie wchodzę na tą wieżę, nie? No na razie się nie denerwują. Bo nie wiem do końca, jak tutaj to działa, ale zapewne jak zniszczę wieżę, to się zaczną burzyć. I don't give a fuck. Wiecie, zrobiłbym coś takiego, żebym ich to stąd wystrzelał, sobie wysnajpił najlepiej z łuku, nie? Fuck. To sobie tak delikatnie spadłem. Wiecie, chciałem sobie tam wejść, ale kurwa, to trzeba jakoś z, nie wiem, z wyskoku? Okej. Podleczę się zatem. Dobra. To było szybkie. Oj, dostałem punkt umiejętności, zajebiście. Tak, ten punkt umiejętności wyszedł nieplanowo. Chciałem przeszukać ciało. Gra mi nie daje szukać po ciałach rzeczy, także ja nie wiem w ogóle. Przeszukaj ciało, ja nie chcę broni, wiecie, bo na cholerę mnie. To już sobie przeszukałem, tak, nie? Tak, w dość dziwnej pozycji musiałem mieć celownik, żeby tego gościa przeszukać. A także okej, no spoko. Mamy punkt umiejętności zatem, co? A skoro mamy punkt umiejętności, no to czemu by go nie wziąć? Zwiększona celność przy strzałach niemierzonych, mech. Śmierć przez tworzy, mech. Mało strzelam z karabinów na statywie, naprawdę mało w tej grze. Tu sobie wymaksowałem większość co mogłem. Tutaj co muszę? Aha, zadania zrzutu zasobów musiałbym porobić sobie. Mam 4 z 5 zabójstw z granatami, także no już spoko, nie? Rzut nożem, brzmi ciekawie. Większe kwoty z ciał martwych wrogów. W sumie kurwa, mam 3 punkty umiejętności, gap donat. Czy tam wykupione? Tak. Dobra, weźmy ten rzut nożem. W sumie to, tutaj był piękny ten, żebym mógł to sobie wytestować, nie? O, był tam naprzeciwku ustawiony kolega. No, podczas eliminacji automatycznie zbieraj loot. No i to mi się podoba. Tutaj jest handlowiec, ale co tutaj jest? Ukończenie zadania poszukiwany martwy. 0 z 3. Aha, dobra, to te bym musiał ten. Sprzedawaj łup za 25% więcej. No spoko, dobra, weźmiemy sobie to. I to drzewko mamy już praktycznie wymaksowane. No tutaj nie wiem, czy ja będę robił ten poszukiwany martwy, nie? Tutaj z tego drzewka. O. No tak, ale muszę mieć. Zabójstwa granatami. Wtedy tego gościa będę mógł. Wiecie, eliminacją się pozbywać. Także to jest fajne, no tylko jeszcze jednego ziomusia muszę zajebać granatem. Wtedy sobie będę mógł to wykupić.
Ale dobra, skupmy się teraz na tym, żeby tutaj jakoś kurwa wleźć, bo na razie mi to nie wychodzi. A tu jest spoko, easy, nie? Wspinaczka yellow, nie? Tylko ewidentnie do... Dobra, tu muszę dwa razy tapnąć spację, to dosyć kurwa szybko, nie? Bo inaczej to nie wyszło. To jakoś po tych beleczkach. Kurwa, i ten sam motyw co przed chwilą, co? Nie, dobra, raz wystarczy podskoczyć i on się łapie tego. Dobra, tak, o tym nie wiedziałem. Tego nie wiedziałem. No dawaj, wspinaczka. Przejebana jest ta wspinaczka, wam powiem. Fajnie jest, że w Far Cry'u 4 jest brzęczyk, który daje nam takie możliwości, jak wlecenie sobie na taką jebaną wieżę. Bez większych, wiecie, problemów, nie? Znaczy, no tam są jakieś problemy, tam chujowo się tym ląduje na tych wieżach. Z tego co wiem, widziałem, oglądałem. Wieki temu to wieki temu, ale oglądałem, nie? Ale da się, czy tam na wyższym, czy na niższym poziomie da radę się wykonać takiego trika, nie? Dobra, tu mi sugerowało użycie... Chciałem kurwa wejść wyżej. Halo? Tu się gibie wszystko. Elo. Nie będą mi tu łazić, mnie rozpraszać, panowie kolegowie. Tak, spotkaj się sam na plantacji. Czy ja muszę teraz tam zeskoczyć niżej? Żeby wejść tu wyżej? I don't believe, ale to może tak działać. No, to już jest drabina, to chyba nas doprowadzi do punktu docelowego, tak mi się wydaje. Z reguły jak jest drabina, no i tak. Z reguły jak już jest, jak jest drabina, no to zazwyczaj to już oznacza punkt docelowy. I to mam rozjebać, to mam rozjebać. No i mi się odblokuje kawałek mapy w końcu, kurwa, bo już tam co miałem porobione, że tak powiem, posterunki, to już mapę miałem odblokowaną, a tu chuj. A, okej. Dobra, czyli co działamy dalej? Tu mi się otworzył kawałeczek mapy, fajnie. W sumie tutaj mam zaraz posterunek. Później bym zrobił ten posterunek i tą wieżę. I to by było, mi się wydaje, okej. Zastanawiam się, czy wiecie, oczyścić najpierw wszystko, a dopiero później sobie działać w jakikolwiek inny sposób. Ale chyba tak zrobię, bo tak będzie mi najmilej i najwygodniej. Dobra, posterunek jest tamtą mańkę, czyli mogę sobie zjechać tą tyrolką, nie? W sumie mogłem też użyć tego, wingsuit, ale już elo. Tak bym za daleko chyba wingsuitem nie doleciał, że tak powiem. Mam jakąś roślinkę, to jest chyba żółta. Jebać żółte roślinki, zbieramy tylko zielone. Właśnie a propos, tutaj mam dwie, także je sobie wezmę, bo wiecie, u mnie kurwa zużywanie apteczek kurwa jest 500 razy szybsze niż czegokolwiek innego. Gorsze jest to, że kurwa używanie apteczki chwilę trwa, nie? Nie zawsze w boju to jest takie dobre do wykorzystania. Dobra, wydaje mi się, że jestem na jakiejś fajnej pozycji, bo jestem sporo wyżej niż ten posterunek w ogóle istnieje, także ja wiecie, no standardowa taktyka, snajperino, jakieś alarmy, a później lecimy jak leci. Patrzcie, teraz sobie gdzieś tutaj zejść, tylko tak w miarę spokojnie, bez nerwacji. I mamy, wiecie, 80 czy tam 70 parę metrów. I mamy tak piękną pozycję. Czy wy to w ogóle widzicie? To jest po prostu śliczne. Możemy sobie, wiecie, wypatrzyć snajperom, możemy sobie wypatrzyć tym, co tu się wyprawia. Jest jeden ciężki, to na pewno. Jeden jakiś zwykły gagatek. Mają dwa alarmy. Trzy alarmy. O, gad donat.
Tu jest jakiś strzelec. Czy ten strzelec łazi tu sam? Nie jestem pewny. Mają trzy alarmy, kurwa. Do dwóch bym jeszcze stąd sięgnął. Z tym trzecim jest gorzej. Nie chcę ich na razie ich wybijać jako tako, nie? Bo bym się najchętniej to pozbył samych alarmów na dobry początek. Do tego chyba nikt nie podchodzi, nie zobaczy, że hello, bo tu jest ten tak, jest rozjebane, ha, nie? Dobra, czy ja tego alarma sobie strącę stąd? Tak, rozjebałem. Zajebiście. Dobra, i mam trzeci alarm, tylko trzeci alarm. Ja muszę obejść jakoś z drugiej strony całkiem. Co już nie jest takie, wiecie, totalnie proste, nie? Bo trzeci alarm, trzeci alarm. Kurwele. Ciągle mi coś go będzie chyba zasłaniało. Najlepiej jakbym stał gdzieś tam całkiem, nie? Dobra, zagadka roku, jak to zrobić? Oni się na razie chyba nie szczają, że coś jest nie tak, także jest okej. To jest taka fajna, piękna ta pozycja, ale kurwa no, ten hangar mi zasłania ten ostatni alarm. Tu się boję, że jak przebiegnę, to spadnę. Zabiłbym tego strzelca, bo on tu może trochę bruździć, nie? Oni chyba tego nawet nie zauważą, bo strzelec był wysoko i łaził chyba tutaj sam. Mam taką przynajmniej nadzieję. Tak, ciężkich kolegów jest chyba jeden. Nie jestem pewny, czy ja tu sobie wszystkich wypatrzyłem, bo jeszcze mogą skurwysyny siedzieć w budynkach. Zakładam przynajmniej, że tak jest. Bo tak jest często po prostu, że oni sobie jeszcze gdzieś tam siedzą w budynkach, kurwa, dobra, przebiegłbym sobie gdzieś tam na drugą stronę za okiem. Na razie działamy z góry, jest pięknie. Żeby przebiec na drugą stronę, to muszę jakoś tędy. Wiecie, ten kurwa jebany ostatni alarm, nie chcę, żeby mi znów posiłki wezwali, bo ostatnio to było kurwa przejebane. Jak posiłki wezwali. Gin. No halo. Dobra, twoja skóra jest coś warta, nie? Skóra pantiery. Dobra, czy ja dam radę stąd? Dam radę stąd. Patrzcie, tutaj mam nawet ładniejszą pozycję. To mi się nawet jeszcze bardziej podoba. O, oni się jeszcze wyłonili. Pozostali. How nice. Czy ja to stąd rozjebię? Nie jestem pewny. Czekajcie, czy ja mam strzały wybuchowe? Nie mam, zapalające. Kurwa, niedobrze. I wytworzenie? specjalne strzały. Nie, no, mam wybuchowe, nie? Dobra, to powinno rozjebać. Temu bym dojebał za dwa razy. No, może trzy. Nie chcę umrzeć, jebany. No i mnie wykryli. Fuck. No nie tak miało być, ale oni tu też do mnie nie wejdą, także to jest jakiś taki plus w miarę, nie? Dobra, no, nie pozostaje mi nic innego jak do nich szczylać. Nie ruszaj się, panie kolego. Dziękuję. Do widzenia.
Przynajmniej nie wezmą posiłków, nie? To już inaczej. Wykryty to wykryty, ale bez alarmu będzie. Nie wiem, gdzie oni idą, jak oni tak tutaj do mnie nie wejdą. No, tu się jeszcze kolega snajper schował. Okej. Okay. Ała. No, panie kolego, no, panie kolego. No, jak tak możesz w ogóle do mnie tutaj... O, dobra, to nie pykło. Czy to ich w jakiś stopniu dopierdala, czy mi się wydaje, że nie? Dobra, bo ja już mam zwykłe strzały. Okej. Okay. Ach, te przeładowania snajperki, takie kurwa krótkie. Dobra, niech tu zjeżdżają powoli kamizele, ale może damy radę. Dobra, ktoś tu jeszcze jest? Ktoś tu jeszcze biega? Wait. No jest tam jeszcze ten snajper pieprzony. Wow, z czego oni tu napieprzają? Myślałem, że on umarł. A on przeżył, jebany. Dobra, teraz powinien być martwy. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Że powinien, ale... Jak jest naprawdę, tego nie wiem. Nie no, naprawdę, te wskaźniki coś mi tu szaleją strasznie. Pokazują kurwa jeszcze jakiegoś ziomka. Okej, dobra, tu się jeszcze jakiś kurwa kryje. Dobra, dwa takie strzały i po ziomku. Mam nadzieję, że to wszyscy tacy ten. No i pozostaje mi tutaj kwestia tych dwóch kurwa ciężkich bombli. Łatwiej by było strzelać w głowę, ale oni się schowali pod tym mostkiem, cwaniaczki. Tak, wypatrują! Ała. Dobra, podleczę sobie ten jeden pasek z lewej. No, zjechali mi całą kamizelę, niestety. Ale, czy jak ja tam czymkolwiek rzucę, to czy to doleci jakoś tak w miarę? Powiedzmy, że gdzieś to sobie tam doleciało, nie? Ale... Szkoda, że z daleka te strzały wybuchowe nie mają takiego... takiego suspensu jak... wiecie... Jak będąc na ziemi, nie? No ciężkie jebańce, nie? Takie szczylanie... Sądzę, że mogę do nich szczyloć i to gówno mi da. No, będę wydawał miliony na amunicję. Dobra, jeden padł, jebany. Ten drugi, gdzie on polazł w ogóle? Pojebało mu się chyba. On tu do mnie idzie. Dobra, to był ostatni strzał z tej snajpery. Dobra, no tego ostatniego jebakę trzeba będzie dojebać. Tradycyjną metodą, nie? Tak mi się wydaje. Czy oni będą mnie atakować? No wątpię, oni nawet nie podejrzewają, że mam jakiś konflikt z nimi, także zajebiście. Dobra, wykonam sobie zatem...
No trzy takie strzały mi powinny wystarczyć na tamtego bąbla, nie? Zarzucimy sobie od razu tu. No jak podejdę do niego bliżej, no to jest, wiecie, 2-3... Wait? Ktoś mnie tu jeszcze z tej wioski, kurwa, widzi? No tu już chyba nikogo nie ma. To jest chyba ostatni bąbel. Ja się w ogóle odwrócił. Tak, żeby mi totalnie ułatwić wszystko, nie? Nie ma go. Tylko wiecie, co się stało? Ktoś tu jeszcze gdzieś musi być. Dobra, to był ostatni. Okej. Okej, zczaił się jeszcze jeden, kurwa, sniper. Pieprzony. Pieprzone snajpery. Teraz tak, no ja się sam troszeczkę tutaj dojebałem. Spadając oczywiście. Bym sobie poszedł, wiecie, co nieco sprzedał, co nieco dokupił. Bo sobie co nieco wystrzelałem rzeczów. Co tu się? Halo? O kurwa, le tigre. Nie, dobra, to pantera. Dobra, oprawmy ją sobie. Czemu nie? No już jak już zajebali, no to kurwa zajebiste, nie? Po prostu zbieramy skórę i elo. Dobra, no raczej w sklepie żadnych tam jakichś nowych, ciekawych rzeczy nie będę szukał, bo nie mam po co nawet. Karta pamięci, okej, fajnie, fajnie, jakieś skrzyneczki, jakieś rzeczy do opierdolenia, coś na sprzedaż. Tak więc, sprzedajmy wszystko. Dodatkowo możemy sobie sprzedać te skórki. Sprzedaj, no zawsze to tam, wiecie, ze 100 dolarów będzie, nie? No 25 za skórę, no spoko. Okej, amunicja. Uzupełnij zapasy, 612 dolarów. Oczywiście więcej niż, kurwa, powinienem, czy więcej niż, no. Kurwa, myślę, że wyrzutnie rakiet bym sobie kupił, kurwa, jakąś. Znaczy wziął w sumie. Na tych ciężkich byłoby fajne, ale mi się z łukiem dobrze biega. Broń modyfikowana. Tutaj to jest w ogóle jakiś shadow. Nie wiem, co to jest, ale wygląda dojebanie. To jakaś dojebana strzelba, co? Ale czy mi to potrzebne? Nie jestem pewien. Dobra, no moi drodzy, idziemy chyba dalej zatem, nie? Gdzie tu teraz? Gdzie tu teraz, co tu teraz? No tutaj jest kolejny ten... Kolejny obóz przetrwania i kolejna wieża, którą z miłą chęcią sobie zrobił. Także nie zdziwcie się, jak dojdzie do tam, nie wiem, 40 minut ten odcinek. Są jakieś mniejsze autka. Ale ja w sumie muszę jechać gdzieś tam. Także 800 coś metrów. A przeszukam sobie to ciało. A czemu by nie? Teraz tak. Stąd chyba w żaden sposób sobie nigdzie nie wyskoczę. Dobra, 800 metrów to nie jest jakoś turbo daleko. Dobiegnę sobie. Naprawdę nie lubię jeździć w Far Cry'u samochodami. W ogóle w żadnej strzelance nigdy nie lubiłem jeździć samochodami. Nie lubiłem takich misji w Call of Duty, w Battlefieldzie, gdzie trzeba było, kurwa, jeździć z jebanym samochodem. Tu jest w ogóle jakiś martwy człowiek. Obstawiam, że dojebały go te oreły czy tam inne sępy, ale miał jakąś tutaj skrzyneczkę, nie? Dama. 38 dolców, proszę bardzo. Zbiera się hajs. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie będą mieli miliarda alarmów, bo to jest najbardziej denerwujące, wiecie, jak... Wszystko jest fajnie, pięknie, tylko jest miliard alarmów i ten... No najlepiej to jak jest jeden albo dwa, tu mieli trzy i z trzecim już było tak trochę... Ciężko w niego trafić. Tu w ogóle jakieś templesy stare w ogóle, zaginione, kurwa, dziedzictwa. Ej, to jak Uncharted chyba był, nie? Któryś tam dodatek chyba do czwórki, taki samodzielny.
Uncharted, zaginione dziedzictwo. O, tędy chyba muszę przejść przez te jaskinie. Tak będzie chyba najłatwiej. Mam taką nadzieję, że tędy się da przejść. Chyba, że gra mnie stroluje i wiecie. Co tu się odjebało? Dobra. Tu się tędy nie przejdę. Jest tak ciemno. No fajniej by mi było wejść wyżej niż schodzić na dół, żeby później się dostać wyżej. Będę chyba będzie jakieś podejście w miarę, tak mi się wydaje. No wiecie, no zawsze jest lepiej być wyżej, nie? Tylko ostatnio jak byłem wysoko, to mnie jakoś tak dziwnie momentalnie wypatrzyli. Nie wiem dlaczego. Skąd wiedzieli, skąd ja strzelam? Dobra, jakieś skrzyneczki po drodze, wiecie. Pieniądze zawsze przydatna rzecz. Zawsze. Dobra, im się tutaj jakiś wypadek chyba przytrafił. Dość gruby. Mam nadzieję, że mnie nikt nie rozjedzie. Byłeś blisko, ziomek. Jezus Maria, co oni tu odpierdalają? Ja przeszukuję te ich ciała, nie? Oni tu takie, ty, Włodek, halo, co tu się odjebało w ogóle? Oni nie żyją. A samochód wyeksplodowany. Co jest grane, nie? Patrzcie, ja myślałem, że tutaj, wiecie, ten obóz, tutaj jest takie piękne miejsce. Jakby mnie snikowali, to ja bym tylko kucał i chuj. Znaczy, jakby mnie wypatrywali już, nie? Ja sobie tak kucnął i go nie ma. A teraz, kurwa, moje zajebiste pytanie. Czy ja dam radę być gdzieś wyżej od tego całego terenu? W sumie zastanawiam się, czy najpierw sobie wieże nie odblokować, wtedy bym miał, wiecie, takie, że tak powiem, domowe centrum rozrywki, bo bym widział, co się dzieje naokoło, nie? Dobra, bo tu już wchodzę na ten teren, nie? Tak, co mi da ta jaskinia na przykład? Ostatnio, jak do takiej wlazłem, to samochód eksplodował nade mną dosłownie. Czy ja tą jaskinią gdzieś dojdę, czy ja tylko w niej coś znajdę i tyle z tego będę miał, co? Nie no, gdzieś dojdę, nie? Tu by była fajna opcja wyłączenia alarmów. Ciekawe, czy tutaj się, wiecie, nikt nie patrzy, nie? Jestem ciężki, a na nim jeszcze nie mogę eliminacji robić. I powiem wam, że jestem troszeczkę w dupce, nie? Ale dobra, okej. Jestem Sneaky Assassin. Do drzwi, do drzwi. Nice. Dobra, oznaczamy sobie kolejnych ziomeczków. Tam ktoś? Nie. Medkicik. Ej, w sumie mam te C4 całe, nie? Tylko tutaj teraz ziomek mi przylazł. Wiecie, fajnie by było rzucić C4 i spiedrylić tam gdzieś do jaskini i je sobie odpalić, nie? Albo w ogóle stamtąd od razu wyrzucić tak gdzieś pod tego tutaj ziomka. Te dwa ładunki C4 powinny go chyba rozjebać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko że wtedy chyba wszyscy będą wiedzieli, gdzie jestem.
Trzeba tak się sniki przekradnę tutaj. Powinien dać radę. Tak jest. Nice. Dobra, czy tam nikogo nie ma na górze na przykład? Alarmy wyłączone, to już mi się podoba. To może jeszcze jeden ziomuś. To jest mina. Tu sobie coś właśnie wstrzyknąłem. A oni się czymś zainteresowali. To ciekawostka. To mina tak trochę w chujowym miejscu sobie położyłem. Dobra, wiecie co? Wycofam się troszeczkę, bo on tu łazi teraz, ten ciężki, nie? Chciał dosłownie tą minę gdzieś tak za niego podrzucić. Dlatego sobie może oznaczę jeszcze. Czy on podejdzie do tej miny? Okej, to mi dało w miarę zamierzony efekt. Oni tu przybiegną, a jak będę, wiecie. W sumie jeszcze tutaj C4 chyba gdzieś rzuciłem. Także jak przyjdą do tego miejsca, mogę ich wysadzić. Dobra, tu się dojebałem. Zaminuję to wejście. Niech mi tu tylko ktoś podejdzie. Zabawy z C4. Był drugi ciężki, czego nie zauważyłem od razu. Jak ja tu rzucę kamień, to się zainteresują. Bardzo ciekawostka, nie? Dobra, było tu jakieś C4, które było bliżej mnie niż się spodziewałem. Patrzcie, jak mrówków ich, to tylko nie wiedzą do końca, nie ogarniają, co się dzieje w ogóle. Dobra, tamten nie wypatrowywuje moment. I się schowam dalej. Kurwełę, no. Ktoś mnie dojrzał. Wiecie, wybaczcie, że ja tak chickenowato w to gram, ale naprawdę nie lubię tak wchodzić na elo elo yolo. Oczywiście, kto mnie mógł wypatrzeć, kurwa? Jaśnie, jaśnie wielmożny, ciężki, kurwa, skurwiel. Semu łuk. Tam biegają jak pojebusy. Wait a second. Kurwa.
Nieumiejętności, wytwarzanie przedmiotów, ja pierdolę. Skończyły mi się kurwa standardowo wybuchowe strzały, co? Teraz to musi być szybkie. Bo on mnie zabije. Do widzenia panu. Jo! Dużo was, dużo was. A co ja zrobiłem? Nara. Jeszcze ktoś? Jeszcze jeden. Się uleczę. C4? O, tu jesteś. Dzień dobry. Okej. Nie wyszło to tak, jak chciałem, ale przynajmniej byłem ucieszony, bo wyłączyłem, kurwa, wszystkie alarmy naraz. Jezu, wszystko się tu jara. God damn it. Dobra, to co, ja muszę teraz, kurwa, w cholerę rzeczy sobie, że tak powiem, odkupić, nie? Muszę sobie dokupić w cholerę rzeczy. Przede wszystkim kamizelę, o której ostatnio zapomniałem. Coś mogę posprzedawać? Coś tam mogę posprzedawać. Jak zwykle wydaję więcej niż zarabiam w tej grze. I czekajcie, towary konsumpcyjne, kamizelka to mi się przyda, ona dużo daje. Ostatnio mi taką trochę w chamski sposób zjechali. Przy okazji wykonywanie przedmiotów, leczenie. Mam dużo liści, to mnie cieszy niezmiernie. I mam teraz dużo apteczek i mogę iść do wieży. Wieża jest zaraz obok. W dość niekonwencjonalny sposób przejęte zostało tutaj wszystko. O, jak ja lubię takie czyszczenie mapy. Będzie jeszcze chyba takie ze dwa odcinki, bo jednak jest jeszcze trochę tych punktów, tam nie wiem, 14 chyba posterunków, parę wież zostało. Czy są to jacyś niemile nastawieni do mnie ludzie? Na pewno jest hajs. Mogłem sobie wykonać jednego medkita mniej, tam sobie tego zebrał. Mogę też pamiętać, że on tu leży, ale ja o tym zapomnę. Także wiecie, no jest miło. Kolejna wieża, kolejny posterunek, kolejna wieża. No, dwie wieże, dwa posterunki w tym odcinku. To i tak chyba dużo jak na mnie, że tak powiem, bo zawsze było po jednym, dwie, nie wiem. No, w każdym razie, niedługo będziemy znowu lecieli z fabułą. Fabuły, z tego co wiem, zostało tak mniej więcej... Nie wiem, z 1/4? Wiecie, fabuła tutaj nie jest jakaś turbo długa, bo chyba większość rzeczy właśnie zajmują takie rzeczy poboczne bardzo. Właśnie typu te posterunki, typu te wieże. Po tej to się trzeba naprawdę nakombinować. Kurwa, kamizela tu leży, mogłem jej nie kupować. Ale skąd ja miałem wiedzieć takie rzeczy, nie? Serio! Chciałem na to wskoczyć, on przez to przelazł i spadłem. No to jest normalnie szczyt wszystkiego. Kurwa, jeszcze raz muszę podejść do tej wieży. Nie, dobra, jestem pod nią. Tak, on tu będzie gadał standardowy tekst, tak, bo tam fabularnie wszystko leci teraz, nie? O, jest. They're meeting in a couple of days. Apparently, it's important. Then the roll sheet will be at the meeting. I am happy again. Chociaż ja wolę chyba robić to wieże w dzień, bo w dzień przynajmniej widać. Want to come along for the ride? Sure. Wunderbar. Meet me at the drugfield. I have a situation to defuse. W dzień przynajmniej chyba wszyscy łażą, a tak no to śpią, no i jak ci co śpią, czy tam są gdzieś tam indziej, to ich nie ma na zewnątrz. I to jest trochę ból, nie? Bo tak mi to by łazili, gdzieś tam patrolowali w ogóle. Co to mnie tu łazi? Halo? Oj, nie ta broń. To bawoły chyba. To są chyba bawoły. Kurwa, lubię mieć pełne kurwa życie. Nie wiem czemu już tak mam.
Dobra, gdzie ja dam radę wejść wyżej? To jest moje takie małe pytanko, na które na razie nie znam odpowiedzi. No wygląda, jakbym musiał wskoczyć tu, nie? Ale... Nasz tutaj ziomeczek, on sobie postanowił przez to po prostu przeskoczyć. Seriously? Spadłem niżej. Nie podoba mi się to. Okej. Tu na górę i co dalej, kurwa? No co ja mam zrobić? No ja pierdolę. Niektóre te wieże są tak skomplikowane. To wygląda, jakbym musiał, nie wiem, wejść tu. Hopsać się tu. O, właśnie. O to mi wtedy chodziło. Tylko nasz ziomek postanowił, wiecie, przeskoczyć sobie przez to, tak jak przeskakuje przez jakąś, nie wiem, małą przeszkodę. No i się postanowił zabić w ten sposób. Genialne. Trolololo. Diabły żeton. Okej. No i dobra, no. Która to jest wieża z ilu? Takie znajdźki, tutaj coś, co już podbiłem. Tu, nie wiem, jakaś kopalnia. Tam jest ta misja medyczna. Chciał tu na dół, bo tam był medkit. A dobra, trzy wieże mi zostały w sumie. Bym sobie tego medkita zebrał, no bo czemu by nie. Wiecie, zejść tylko tak, żeby się nie zabić. W sumie to elo. Co? Otwórz spadochron. Dobra, podcałem spadochron, ja muszę o tym pamiętać. Muszę pamiętać o tym, że jest coś takiego jak spadochron i że spadochron mnie chroni przed szpadaniem, prawda? Dobra, mam tego medkita. Także dobra, zakończymy sobie tutaj ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, bajos!